Cześć, witajcie, ja jestem Susek, a to jest World of Tanks i dziś mam dla was replay z FVA 304. Co ciekawe, to w momencie gdy to nagrywam, to jest jeszcze, myślę, że jak się ukaże, to już będzie po premierze Świata Czołgów, więc w magazynie napisałem taktykę dla koła podbiegunowego, gdzie nie znalazło się, niestety, z tego przynajmniej co widziałem, zanim zostało, no, PDF-ie, który tam widziałem, jak to koncepcyjnie wyglądać ma, nie zmieściło się nic o artylerii. Artylerię ja bardzo lofciam, więc fajnie, że mogę się wypowiedzieć na temat czegoś odnośnie artylerii. Jeszcze jedno tam było zmienione, akurat ja bym się z tym, znaczy rozumiem, że ktoś może się nie zgadzać z moją opinią. Jak widzicie, jestem tutaj z Chrisem w Plutonie, Spotlight, nie przeszkadzało mi, trochę mi przeszkadzało, jak mnie losowało przez niego na dziewiątki, bo się chyba też nawet zdarzyło, ale jak losował na 7, było spoko. Ja tam w tej recenzji, w tej taktyce napisałem, że na początku sensowne jest pojechanie light tankiem na E4 i zabezpieczenie środka mapy. No, on tutaj też zrobi dobry wynik, więc naprawdę to ma sens tam jechać. Ale, no cóż, rozjazd nie najlepszy. Masa została na bazie, nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, więc im by się przydało przeczytanie mojej porady odnośnie taktyki. Ale to koniec wstępu. Akapit artylerii się tam nie zmieścił, ale to jestem akurat w stanie rozumieć. Brak miejsca i powiedzmy, że dla większości artylerii układ jest typowy, czyli no powiedzmy w rogu mapy. No ale tutaj nie mamy typowej artylerii, mamy FVA 304, czyli tak naprawdę artylerię, która jest mocno frustrująca dla grającego i dla wszystkich, którzy niestety dostają od tej, bądź stety od tej artylerii. Zaczęliśmy powoli od fraga. Wolverine pojechał środkiem. No. Bądźmy szczerzy. O! Brawo. Takie hity. 1 na 30. No rzadko wchodzą, no ale to musi być sytuacja, że trafimy w ten mięciutki pancerz. No. Bądźmy szczerzy, nie zdarza się to najczęściej. Ale Chris robi tutaj niezłą robotę, zabezpieczając środek, żeby nic się nie dostało do nas na bazę. Przy okazji spotując, więc miejscówka na E4 jak najbardziej jest godna polecenia. Jak widać, tutaj poszedł push. Powiedzmy w miejscu, gdzie powinny znaleźć się heavyki. U nas to są heavyki, trochę Tedek się znalazł. Ok, Tedek tam jako wsparcie może być. Hellcat mniej, powinien, lepiej by się sprawdził tam, gdzie jest IS-2. No ale no bywa. No tutaj w sztojer Emila mocny hit wszedł. Artyleria brytyjska, zwłaszcza taka jak FO, która ma niezły reload, dość celna, blisko, no to jeśli trafiamy, jeżeli mamy te miękkie pojazdy pod, no koło siebie i mamy możliwość w nie trafić, to powinniśmy bez wahania to zrobić. Problemem tej artylerii jest naturalnie to, że mimo świetnej paraboli lotu pocisku, czyli mamy dość ułatwione zadanie, jeśli chodzi o wyjmowanie zza górek. Jak widzicie, ta górka nie jest dla mnie żadnym problemem. Niestety tutaj Hellcat go zabił, a byłem dziesiątki sekundy od fraga. Szkoda. No takie sytuacje są idealne. Przeciwnik jest do mnie bokiem, nie spodziewa się niczego. No niestety nie wpada. No shit happens, ale nominalnie zazwyczaj jest to niezły strzał. Mamy masę pocisków, nie boimy. A nie, to jednak coś pomyliłem. No, nie boimy się, tak? Nie trafiłem wtedy. Nie boimy się strzelać. Jak widać, tutaj górka nie jest żadnym problemem. Problemem tej artylerii jest to, że ma ten mały zasięg, to jest 500 metrów, a najczęściej jesteśmy spotowani z 400 metrów. No, takie tiery, takie i tak dalej, więc 100 metrów. Więc jakiś Chris musi stać, żeby coś miało to sensu, tak naprawdę. Nawet w pojazdy stojące bokiem, bo to działo nie jest najlepszym działem, to tak naprawdę 114 mm, damage jest niezły, może robić krzywdę nawet niemieckim pojazdom, ale oczywiście od boku.
Ale nie zawsze, tak? Te 57, niecałe 60 penetracji, no to muszą być sprzyjające warunki, parterze od boku. Nie zawsze się to zdarza. Czasem jest fajnie, czasem jest naprawdę niezły wkurzający wehikuł, ale zazwyczaj jest to ciężka gra. Zrobienie tym 1000 damage'u to nie jest prosta rzecz. No tutaj widzę, Panther nie wie jak się nazywa, więc skrzętnie z tego skorzystałem. Tutaj wpadły dwa bądź trzy damage'e takie pełne. To naprawdę nie zdarza się zbyt często. Oj, wierzcie mi. Kolejny, ale akurat Panzer 4H należy do dość miękki. Poza tym to piątka, ja mam teoretycznie szósty tier artylerii. W tym momencie jako zapalonego arciarza ja uważam, że artyleria brytyjska ma największy potencjał. CGC nie bez kozery jest często używany na CW-kach. Na nim są kręcone najlepsze wyniki średnie damage'u, na nim są najczęściej kręcone świetne wyniki w ogóle damage'u ogólnie. I mimo iż linia momentami jest frustrująca, ten brak zasięgu, nawet na CGC-ku on się może zdarzyć, ten brak zasięgu. No tutaj szkoda tego strzału, trochę pocisk nie poleciał tak jak mógłby polecieć, no a tutaj jest już strach w oczach, tak naprawdę. Ucieka nawet przed biednym lajcikiem. Ja staram się skupić, żeby może wpadło, ale ciężko wyczuć takiego gracza. Padło. Niby coś mu nawet uszkodziłem, no ale Chris go już chyba wymęczy. Dokładnie. Prosty objazd. Niestety nic z tego. Lekki pech. Pełnie skupiony. A, whatever. Nieważne. Także cóż. Nie pojechali tak, jakbym im poradził, ale ogólnie udało się wygrać, głównie dlatego, że ich drużyna była bardzo pasywna, mając praktycznie. Może i by mieli przewagę po drugiej stronie, ale troszeczkę im to utrudniłem. Przejdźmy już do wyniku, bo to w tym momencie jest dość ważne. One prezentują się w następujący sposób. Całkiem przyzwoity wynik, jeśli chodzi o damage i EX, bo naprawdę dość ciężko jest tym. W ogóle artami jest trudniej robić dobre wyniki w EXP. Chociaż pokażę też taką bitwę, w której zrobiłem taki wynik artom, jakiego by nie powstydził się pojazd na tym tierze każdy inny, więc da się. Ale no musi siąść, tak więc. Tylko high caliber, tylko lupasz, no 5 fragów, MK wpadła, a jakże. No i to co ważne, wynik w damage'u. Aha, a propos tego. Chyba podeślę to pewnemu człowiekowi, który mi coś tam zmienił w tym artykule. Na dowód, że. No bo Chris zrobił MK. To jest świetny gracz. I ja wiem, że pojechanie tam może być dla niektórych szokujące i trudne, ale w tym miejscu pojechać lightem to naprawdę może utrzymać tamtą flankę. To jest bardzo ważne. Jeśli mamy push tam i zastopujemy tych o 30 sekund, to może sprawić, że wygrywamy bitwę. No ja miałem masa farta, aż sprawdzę. W Tigera weszło za 525, w Sztojer Emila trafiłem za 511 z podpałą. Tutaj 336, T29 słaby hit w ISA. Tutaj słabe hity, w jednego za 253 weszło, także też niezły hit wszedł. No i w Panterę dwa hity łącznie za prawie 600, także no tutaj miałem dzień konia, bitwę konia, no jakoś to nazwijmy, tak żeby zobrazować to, co się działo. Krótka bitwa, szybka bitwa, wpadało w dodatku z penetracją, bo jeśli nie byłoby tych penetracji, to by było takie typowe. Dobra bitwa, bo trafiałem 1500 damage, ok. No ale tutaj udało się tych kilka przebić, zabić, załatwić. Zwłaszcza te fartowne w Tygrysa P, dobry hit w ISA, bo jak się trafi w te papierowe pojazdy od boku, to zazwyczaj jest dobrze. No cóż, ja już nie przedłużam. Myślę, że to by było na tyle. Jeśli się podobało, to nie zapomnijcie o kciuka w górę. No i cóż, ja się już z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, hej!